dzisiaj chciałem mówić o sprawach, które niestety wciąż nie chcą od nas odejść. Wciąż przypomina nam o nich dzień współczesny. Mam mówić bowiem o polityce Stalina wobec Polski i trudno mi, przechodząc do tego tematu, nie nawiązać, od tego zacznę króciutko. O, witam serdecznie, jeśli dobrze widzę, pod światło pana Mariana Ćwika, prezesa Stowarzyszenia Civitas Christiana, który jest z nami. Bardzo dziękuję, że pan prezes przyszedł. Pozwoliłem sobie zacząć, żeby nie czekało zgromadzenie. Otóż trudno nie zareagować na wczorajszą wypowiedź poświęconą zbrodni katyńskiej, a przedstawioną przez przewodniczącego rosyjskiej strony Centrum Porozumienia i Dialogu Polsko-Rosyjskiego na półokrągłym stole, jak było to widać nawet w telewizyjnych relacjach, formalnie nazwanym okrągłym stołem poświęconym właśnie stosunkom polsko-rosyjskim. Słyszeliście zapewne państwo tę wypowiedź. Ja przypomnę, że przewodniczący tej właśnie instytucji, która ma służyć jakiemuś porozumieniu polsko-rosyjskiemu, wystąpił w sposób, który jednoznacznie określa warunki tego porozumienia ze strony rosyjskiej. Mamy przyjąć tę pamięć, ten rodzaj porozumienia, który dyktuje Władimir Putin, który dyktuje pamięć czekistowska. Mamy przyjąć tę pamięć, która całkowicie poniża Polskę i która lekceważy prawdę historyczną. Rdzeń tej wypowiedzi sprowadzał się jednakże do tego, i to jest dla mnie najbardziej i charakterystyczne, i przygnębiające, do tego, o czym mówi się w Polsce, w ten sam sposób, jak wczoraj ten człowiek mówił, od mniej więcej 2009 roku, od momentu, kiedy jak imperator przyjęty został tutaj na Westerplatte Władimir Putin. Wtedy, przypomnę, pojawił się artykuł w Gazecie Wyborczej na przyjęcie Władimira Putina wydrukowany, który stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow był normalnym paktem takim, jakie zawiera się w polityce międzynarodowej na pęczki, że nie było w nim nic szczególnego. To napisał polski dziennikarz w tej gazecie. W roku 2011 zapamiętałem z tej samej gazety artykuł na pierwszą rocznicę tragedii smoleńskiej wydrukowany, w którym z kolei padły słowa najwyższego oburzenia w związku z nazywaniem tego, co wydarzyło się w Katyniu 71 lat wcześniej, ludobójstwem. Zostało to całkowicie zdezawuowane, wynajęto prawników, którzy gotowi byli, powołując się na swój autorytet fachowy, stwierdzić, że z żadnym ludobójstwem nie mieliśmy do czynienia w Katyniu, że trudno tak te zbrodnie zakwalifikować i że ci w Polsce, którzy, chodziło o kamień, który został, tablicę, przepraszam, która została wmurowana przez panią doktor Zuzannę Kurtykę wtedy przed dzień tamtej rocznicy w Smoleńsku, za zgodą zresztą lokalnych władz smoleńskich, właśnie stwierdzającą, że ci, którzy zginęli 10 kwietnia, lecieli upamiętnić tę tragedię sprzed 70 lat, określoną na owej tablicy ludobójstwem. I to stało się przedmiotem oburzenia dziennikarzy Gazety Wyborczej. Wypowiadali się także czołowi politycy Platformy Obywatelskiej z panem wicemarszałkiem Stefanem Niesiałowskim, ale także inni, którzy mówili, że oczywiście w żadnym wypadku o ludobójstwie tutaj mowy być nie może. Padły nawet sugestie takie, aż trudno je powtórzyć, że w pewnym sensie ci, którzy zginęli w Katyniu w 40 roku, sami sobie byli winni, bo przecież proponowano im współpracę, ale nie skorzystali. Mieli szansę. Tak, padły w polskich gazetach, czytałem takie stwierdzenia z ust polskich polityków padające. Mówię o tym dlatego, że właśnie wczoraj ten człowiek, który występuje z ramienia instytucji rosyjskiej,
określającej warunki dialogu, nie powiedział nic innego, przecież nie zaostrzył wcale tonu. On mówił tonem tych publikacji, które podpisywali dziennikarze u nas, w naszym kraju. I jeśli dziś spotykamy się jednak z reakcją pewnego rodzaju zażenowania po stronie polskiej, jednak dostrzeżono to w ogóle, choć właściwie tak, no MSZ się dystansuje, że oczywiście jak zwykle nic się nie stało, chociaż strona polska łoży bardzo duże pieniądze na polską część Centrum Porozumienia i Dialogu, to przypomnijmy, że właśnie ta polska część Centrum Porozumienia i Dialogu zorganizowała niedawno, miesiąc temu, wielką debatę, bodajże odbywała się na Zamku Królewskim w Warszawie z udziałem jednego z profesorów wyższych uczelni w Polsce, głównego specjalisty, że tak powiem, od polityki historycznej Władimira Putina, realizatora tej polityki w Polsce, którego główna teza właśnie na tym niezwykle, no tak, monumentalnie zorganizowanym spotkaniu przez polską część Centrum Porozumienia i Dialogu sprowadzała się znów do jeszcze jednej części tego, co wczoraj padło z ust rosyjskiego przedstawiciela Centrum Porozumienia i Dialogu, a mianowicie do tezy, że Katyń nie był żadną wartą szczególnej uwagi zbrodnią. Po pierwsze dlatego, że zbrodnie na innych narodowościach są wielokrotnie większe, a Polacy zaślepieni swoim szowinizmem nie chcą tego dostrzegać. A po drugie, to jeszcze mocniej zostało wybite przez tegoż profesora, zbrodnia katyńska miała charakter wyłącznie klasowy, jak wszystkie inne zbrodnie w państwie sowieckim, a zbrodnie te, przecież za zbrodnie te odpowiadają przedstawiciele różnych narodowości, którzy z Rosją nic wspólnego nie mają i wobec tego jest zupełnym nieporozumieniem obciążanie Rosji dzisiejszej, Rosji w ogóle, odpowiedzialnością za zbrodnię katyńską. Do tego stopnia wykładowca Centrum Dialogu i Porozumienia sprzed miesiąca w Warszawie wprowadził pewne zamieszanie pojęcia, że polska agencja prasowa, nadając informacje o tym spotkaniu, stwierdziła, że ów profesor stwierdził, że za Katyń odpowiadają Gruzini. No tak. Później wysyłał sprostowania, że nie to miał na myśli, no ale tak jakoś wyszło, prawda? No skoro nie Rosjanie, no to Gruzini. Oczywiście może Polacy, to wczoraj podkreślał ów mówca, że to jednak Polacy byli głównymi oprawcami, jak zawsze. Choć nie chcą tego pamiętać, prawda, że to Dzierżyński. No Dzierżyński już od 14 lat nie żył zresztą. Ale nie to chcę podkreślać, nie te absurdy, nie te fałszerstwa historyczne, bo to jest jaskrawe, skandaliczne fałszerstwo historyczne. Każde zdanie przytoczone, które do tej pory wypowiedziałem, jest jaskrawym fałszerstwem historycznym. Zbrodnia katyńska miała charakter absolutnie wyjątkowy i zbrodnia katyńska miała charakter w najmniejszym stopniu nie klasowy, ale narodowościowy, wymierzony w naród polski i jako taka, ponieważ jej celem było wymordowanie znacznej części elity narodu, określonej grupy etnicznej, można to inaczej zdefiniować, ściśle spełnia definicję zbrodni ludobójstwa, jaką przedstawił i która została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych, twórca tej definicji, Rafał Lemkin, polski prawnik żydowskiego pochodzenia, właśnie zapisany na trwałe w annałach prawa międzynarodowego wprowadzeniem do definicji ludobójstwa. Nie ma zbrodni, obok zbrodni Holokaustu, która by tak ściśle spełniła kryterium definicyjne Lemkina, jak oprócz tego właśnie zbrodnia katyńska. To miała być zbrodnia, która miała wyeliminować elitę narodu polskiego zgodnie z zamysłem, jak przytoczę Państwu odpowiednie dokumenty w ciągu dzisiejszego wykładu, z zamysłem twórców tej zbrodni, Lawrentija Berii i jego zleceniodawcy, czyli biura politycznego na czele z Józefem Stalinem. Otóż
podsumowując ten długi komentarz, ale sprawa jest ściśle związana z dzisiejszym moim tematem, więc dlatego pozwoliłem sobie na ten dłuższy komentarz. Chcę powiedzieć, że nie to mnie niepokoi, że przedstawiciel Rosji wygłasza takie tezy. To mnie niezmiernie martwi, że może on odwołać się w istocie do echa tej polityki historycznej Rosji Władimira Putina, którą realizują jego polscy koledzy, albo koledzy w Polsce, jak Państwo wolicie. Nie będę się o to spierał. W każdym razie to echo jest coraz silniejsze w Polsce. I to wydaje mi się rzeczą bez porównania bardziej niepokojącą niż konsekwentna polityka historyczna realizowana przez państwo rosyjskie kierowane z Łubianki. To tyle, żeby już nie przedłużać. Oczywiście pewnego rodzaju komentarzem dalszym będzie cały mój wykład. Dziś mam przedstawić sposób, czy może najważniejsze zdarzenia związane ze sposobem, w jaki Józef Stalin, stojąc na czele państwa sowieckiego, zniewolił Polskę. Zastanawiając się nad tym zagadnieniem, można zacząć od nieśmiertelnego pytania o rolę jednostki w historii, o to, jaką rolę w tym procesie zniewolenia odegrał osobiście sam Józef Stalin i jego osobisty stosunek do Polski. Przypomnijmy zatem, idąc już zupełnie ironicznie śladem tej interpretacji przedstawionej przez profesora De Lazariego, bo o nim mówiłem w ramach obrad Centrum Dialogu i Porozumienia w Warszawie przed miesiącem, który wskazywał, że wszyscy, tylko nie Rosjanie, byli winni w sprawie zbrodni katyńskiej. Nie jest bynajmniej moją tezą stwierdzenie, że tylko Rosjanie byli winni, ale państwo rosyjskie jest prawnym spadkobiercą Związku Sowieckiego, od choćby odziedziczyło po nim nie tylko spory kawałek terytorium, ale na przykład wszystkie ambasady i tak dalej, po prostu dlatego odwołujemy się w sprawie zbrodni katyńskiej do Rosji. Bo Rosja jest prawno międzynarodowym spadkobiercą Związku Sowieckiego. Ale wracam do interpretacji profesora De Lazariego, a więc wszyscy, tylko nie Rosja. Otóż można powiedzieć na tej zasadzie, że właściwie za zbrodnię katyńską odpowiadają sami Polacy. I to nie tylko w duchu interpretacji przedstawionej wcześniej, że no, mogli pójść na współpracę z KGB, przepraszam, z NKWD, jakim proponowali wysłani w tym celu czekiści do trzech obozów. Nie poszli i dlatego zginęli z własnej głupoty, ale inaczej można na to spojrzeć. Kim był Józef Stalin? No oczywiście Polakiem, prawda? I tutaj niektórzy, to jest dość popularna teza, prawda, przypominająca wizytę generała Mikołaja Przewalskiego na Kaukazie, w okolicach Gori, tam gdzie się Stalin urodził. No tak się składa, że Mikołaj Przewalski, wielki podróżnik, geograf i odkrywca bardzo wielu nierozpoznanych wcześniej miejsc w Azji Środkowej i na Syberii, oczywiście generał w służbie rosyjskiej, zrusyfikowany zresztą całkowicie, Polak, no jest jakby, a raczej odwrotnie, Stalin jest jego wizualną kopią. Kiedy spogląda się na, po pierwsze, generała Przewalskiego w Petersburgu, w Muzeum Towarzystwa Geograficznego, to po prostu widzimy pomnik Stalina. Kiedy patrzymy na pomniki Stalina, widzimy generała Przewalskiego. Niczym się zewnętrznie nie różnili. No i wielu historyków, wielu takich popularnych, może bardziej ludzi, którzy szukają pewnego rodzaju sensacji w historii, dopatrywało się w tej geograficznej eksploracji Kaukazu przez generała Przewalskiego okazji do romansu z prostą chłopką z Gori. No nie jest to jednak wersja, którą da się podtrzymać historycznie. Tak się składa, że nie spotkał się na pewno generał Przewalski z Keko matką, czyli Katarzyną, matką Stalina,
A przede wszystkim można to z dzisiejszego punktu widzenia podkreślić, zwłaszcza był przedstawicielem odmiennej zupełnie orientacji upodobań seksualnych, to znaczy z kobietami nie utrzymywał żadnych stosunków. Więc to odpada nam. No niestety generał Przewalski nie był ojcem Stalina, Stalin nie był Polakiem. To zacznijmy od tego prostego stwierdzenia. Czy Stalin miał jakiś osobisty, szczególny stosunek do Polski? Wiemy, że był w Polsce, odwiedził Kraków między drugą połową listopada, a drugą połową stycznia, drugą połową listopada 12 roku, a drugą połową stycznia 13 roku. Przebywał w Krakowie, w domu przy ulicy Królowej Jadwigi 237, blisko tego miejsca, gdzie ja mieszkam, bardzo ładne okolice Krakowa to są, gdzie mieszkał Lenin i on po prostu na kwaterze Lenina mieszkał przez ten czas, ponad 2 miesiące, po drodze do Wiednia, gdzie miał studiować sprawę narodowościową, bo nią miał się zająć jako specjalista wyznaczony do tego przez Lenina w kierownictwie Socjaldemokratycznej Partii Robotników Rosji. Tak się składa, że wiąże się z tym pobytem w Krakowie Lenina, czy w Polsce raczej, no, kilka anegdot, które rzucają pewnego rodzaju światło na stosunek Stalina do Polski. Jedna najważniejsza sprowadza się do tego, że kiedy wspólnie z Leninem jechał Stalin z Krakowa do Białego Dunajca, postój był w Rabce, można było wyjść i zjeść obiad. I Stalin zamówił ten obiad w języku rosyjskim i długo nie dostawał od kelnera żadnej usługi, można tak powiedzieć. Bardzo był tym zdenerwowany, zirytowany i dopiero Lenin mu wytłumaczył, Stalin był bardzo krótko wtedy jeszcze na polskiej ziemi, że jeśli Polaka spyta się po rosyjsku, poprosi o coś, to można spotkać się z niechętną reakcją, bo Polacy są dość uwrażliwieni na krzywdę, jakiej zaznali od imperialnej Rosji. Stalin oczywiście nauczył się tego, wiedział o tym dobrze i na pewno był człowiekiem, który polską historię poznał znacznie lepiej niż wielu innych przywódców światowych w XX wieku, którzy o losach Polski decydowali. Zastanawiając się nad tym zagadnieniem szerzej, czy w ogóle Stalin miał jakiś osobisty stosunek do narodowości, czy miał uprzedzenia narodowe, kilku historyków, przede wszystkim Hiroaki Kuromiya, amerykański historyk, który badał tę sprawę, japońskiego pochodzenia, znakomity historyk, który badał tę sprawę i pewien holenderski historyk, którego nazwiska akurat w tej chwili sobie nie potrafię przypomnieć, dochodzą do wniosku, że raczej u Stalina uprzedzenia narodowościowe nie odgrywały istotnej roli. To znaczy wiadomo, że Stalin prowadził politykę ludobójczą wobec różnych narodów, bardzo chętnie był oskarżany o antysemityzm w związku z podjętą dopiero pod sam koniec jego życia kampanią antysemicką. Ale w istocie Stalin podchodził do wszystkich organizowanych przez siebie masowych zbrodni w sposób chłodny i pragmatyczny, raczej, jak się wydaje. Był człowiekiem, który przede wszystkim kierował się zasadą interesu politycznego, tak jak go rozumiał, a rozumiał go, jak można by z Aleksandrem Wattem to streścić, jako zasadę maksymalnej koncentracji, maksymalnej władzy na maksymalnie dużym obszarze. To była filozofia polityczna Stalina. Oczywiście ta koncentracja władzy miała skupić się w jego ręku. Bardzo nieskomplikowana filozofia polityczna. Można powiedzieć, że jego przewodnikiem byłby Niccolò Machiavelli i jego książę, którego książkę dostał rzeczywiście na zesłaniu z rąk współzesłańca Kamieniewa, późniejszego następcę Lenina na stanowisku premiera rządu sowieckiej Rosji. Gdyby nie to, że oczywiście Stalin udoskonalił znacznie myśl Machiavellego i sposób realizowania przez niego polityki, a by dodać koniec do tej, nie anegdoty, ale faktu historycznego, czyli właśnie
tego zetknięcia Stalina z myślą Machiavellego, notabene jest ten egzemplarz, oczywiście jest zachowana biblioteka Stalina, są notatki na jego marginesie. Stalin w ogóle niezmiernie dużo czytał, był człowiekiem wcale nie ciemnym i nie niewykształconym, jak niektórzy go przedstawiają. Pamiętajmy, że znał i łacinę, i grekę, grekę lepiej, bo wyniósł znajomość tych języków z seminarium w Tyflisie, czyli w Tbilisi, i czytał w oryginale Platona. Był w stanie czytać oczywiście także dzieła w języku łacińskim, ale znał także nieźle język niemiecki. No i oczywiście czytał niesłychanie dużo w języku rosyjskim, zwłaszcza książek historycznych. Do końca życia zresztą był namiętnym pożeraczem książek, nie tylko ludzi. Stalin w związku z tym, dodam już tylko koniec do tej opowieści o Niccolò Machiavelli, zostawił wiele ciekawych uwag na marginesie egzemplarza książki, ale najciekawszym postscriptum jest to, że kiedy Kamieniew, który był jednym z najważniejszych członków Politbiura, został ostatecznie rozstrzelany na rozkaz Stalina w 1937 roku, Stalin kazał sobie przynieść tę kulę, którą został zabity Kamieniew. Kulę, którą przechowywał Jeżow, który przeprowadzał całą operację wielkiej czystki i sam został stracony i wraz, prawda, ze śmiercią Jeżowa Stalin mógł sobie i tę pamiątkę po Kamieniewie zachować. Rzeczywiście dreszcz przechodzi po plecach, kiedy się myśli o pewnego rodzaju nieludzkim chłodzie, jaki wieje od postaci Józefa Stalina. Czy zatem można powiedzieć, że rzeczywiście zupełnie nic, tylko kalkulacja polityczna decydowała o jego stosunku do Polski? Myślę, że jakiś element osobisty mógł wystąpić w związku oczywiście z wojną 20 roku. Przypomnijmy, że Stalin był wtedy komisarzem politycznym frontu południowo-zachodniego, tego, który szedł na Lwów, i gdzie Stalin, jako jeden z czterech członków Politbiura, to pamiętajmy, że nie jest tak, jak się czasem utrzymuje, że Stalin był jakąś mało ważną, drugorzędną figurą wtedy, w tych czasach. Nie, Stalin był już członkiem ścisłego, czteroosobowego w istocie kierownictwa Partii Państwa Sowieckiego. Był co prawda numerem czwartym w tym składzie, ale wyżej niż cała reszta. Numerem pierwszym był oczywiście Lenin, numerem drugim Trocki, numerem trzecim Kamieniew. Więcej członków Politbiuro nie miało, miało tylko takiego sekretarza organizacyjnego, bez żadnego znaczenia. Później zaczęło się rozrastać. Otóż Stalin jako członek Politbiura odpowiadał za sukces frontu południowo-zachodniego, obiecywał ten sukces, obiecywał, jak o tym mówiłem Państwu na naszym poprzednim spotkaniu, nie tylko zdobycie Lwowa, ale jako pewne już je zaznaczał w telegramach do Lenina, z początkiem sierpnia 20 roku, ale obiecywał dalszą ofensywę na Pragę, Wiedeń, Bukareszt, aż do Rzymu, prawda, bo jego front miał iść na południe i takimi nadziejami, entuzjazmem dzielił się z Leninem, takimi obietnicami. No jak wiemy, wszystko to skończyło się tragicznym załamaniem, tragicznym z punktu widzenia planów sowieckich. W sierpniu 20 roku Stalin musiał ustąpić spod Lwowa, a w dodatku obciążony został polityczną odpowiedzialnością za klęskę całej operacji, ponieważ zwlekał bardzo z wykonaniem rozkazu zatwierdzonego przez Lenina i Trockiego, rozkazu przekazania armii konnej Budionnego Tuchaczewskiemu, czyli frontowi idącemu na Warszawę. I do dzisiaj rosyjscy, można tak powiedzieć, badacze wojny 20 roku, nie chcąc przyznać jakichkolwiek zasług Wojsku Polskiemu, które wygrało tę bitwę, bitwę warszawską, sugerują, że wyłącznie dlatego Armia Czerwona przegrała, że popełniono polityczne błędy. Błędem głównym tutaj była właśnie odwleczona przez Stalina decyzja przekazania konnej armii Tuchaczewskiemu. I w związku z tym armia konna nie uderzyła na Warszawę, nie pomogła Tuchaczewskiemu, Warszawa ocalała. Tak, tak brzmi, można powiedzieć, interpretacja polityczna wojny 20 roku, interpretacja, której Stalin musiał pokornie wysłuchać we wrześniu 20 roku na 9 konferencji RKPB, czyli Rosyjskiej Komunistycznej Partii Bolszewików, która rozliczała, można powiedzieć, niepowodzenie wojny 20 roku. Stalin oczywiście pamiętał to jako głębokie upokorzenie.
No bo żaden z członków kierownictwa nie został tak skrytykowany jak on za 20 rok. To było upokorzenie. I niektórzy z tym upokorzeniem wiążą koncepcję zemsty, że Stalin zemścił się w istocie za to upokorzenie. Zemścił się przede wszystkim w Katyniu, gdzie pamiętajmy, w sumie we wszystkich trzech miejscach zbrodni zginęło kilkunastu generałów wojny 20 roku, zostało zastrzelonych, polskich generałów, prawda? Więc można powiedzieć, mógł mieć wręcz fizyczną satysfakcję Józef Stalin z tego, że morduje tych, którzy stanęli na drodze jego zwycięstwu, jego triumfowi w 20 roku i którzy stali się powodem jego upokorzenia politycznego jesienią tego roku. Być może Stalin odczuwał taką satysfakcję. Natomiast upierałbym się przy tezie, że nie chęć zemsty osobistej jednak była głównym motywem działania Stalina wobec Polski. Była nią niezwykle zimna, drapieżna kalkulacja polityczna, zgodna ze swoiście, przepraszam, rozumianą rosyjską imperialną racją stanu. Mówię specjalnie rosyjską, dlatego że geopolityka decyduje o ciągłości między Rosją a Związkiem Sowieckim. Między Związkiem Sowieckim a Rosją znowu. Geopolityka decyduje o tej ciągłości w odniesieniu do państwa polskiego jako przegrody, przeszkody, o tym mówiłem już na poprzednim spotkaniu, stojącej na drodze do ekspansji tego państwa, niezależnie od tego, czy nazywa się ono Rosją, Związkiem Sowieckim, czy znowu Rosją, w kierunku Europy, w kierunku centrum Europy, ku Niemcom, ku Europie Środkowej. I to jest główna przesłanka polityki Stalina wobec Polski. Choć nie jedyna, oczywiście dochodzą do tego przepraszam, także względy ideologiczne, marksistowskie. Stalin nie traktował przecież ideologii zupełnie lekceważąco. I to także dodatkowo wzmacniało jakby, czy nadawało pewnego rodzaju profil polityce Stalina wobec Polski, o czym za chwilę Państwu powiem. Otóż najważniejsze elementy, które można wskazać w tej polityce, wiążą się najpierw z nawiązaną współpracą sowiecko-niemiecką, która miała zgnieść Polskę. Ta współpraca została nawiązana jeszcze zanim Stalin przejął władzę. W maju 22 roku, przypomnę, podpisany został układ w Rapallo, miejscowości wypoczynkowej koło Genui, gdzie komisarz ludowy spraw zagranicznych Georgij Cziczelin, upełnomocniony przez Radę Komisarzy Ludowych z Leninem na czele, podpisał układ z Republiką Weimarską, z ministrem spraw zagranicznych Niemiec, Walterem Rathenauem. Układ, który oznaczał współpracę geopolityczną, której głównym negatywnym układem odniesienia była Polska. To była współpraca, która miała doprowadzić do zgniecenia Polski. Ale ta współpraca miała także swoją stronę ściśle militarną i o niej pozwolę sobie wspomnieć, dlatego że ma ona znów współczesne echo, o którym trudno nie wspomnieć, a być może nie wszyscy Państwo jesteście akurat o tej współczesnej stronie poinformowani, ponieważ polskie media informują dość wybiórczo o ważnych sprawach polityki międzynarodowej i gospodarki. Otóż wiemy, każdy, kto uczył się historii, wie, że ważną częścią układu w Rapallo była tajna współpraca wojskowa. Niemcy nie mogli w świetle traktatu wersalskiego utrzymywać nowoczesnych rodzajów broni, czyli broni pancernej, lotnictwa między innymi. A dzięki układowi Rapallo mogli rozwijać te rodzaje broni na poligonach w Rosji, ucząc przy okazji rosyjskich, czy raczej sowieckich, należałoby powiedzieć na pewno, wojskowych, swojego najwyższego przecież na świecie kunsztu wojskowego w zakresie broni pancernej i lotnictwa, właśnie tam na poligonach w Rosji. Otóż tak się złożyło, że w czerwcu roku 2011 jednego dnia Rosja podpisała, tak jak taki ciąg triumfów Rosji wiąże się w roku poprzednim z dniami 8, 9 i 10 kwietnia, przypomnę, szczyt praski, spotkanie prezydenta Miedwiediewa z Obamą, 9 kwietnia uruchomienie gazociągu północnego, uroczyste przez Władimira Putina i 10 kwietnia wizyta
Polska. Znaczy 7 kwietnia też tutaj hołd Donalda Tuska w Smoleńsku. No i 10 kwietnia oczywiście wiemy, co się stało. Tak, 17 czerwca następnego roku zbiegły się także dwie niezwykle ważne i symbolicznie ważne uroczyste akty podpisania przez przedstawicieli państwa rosyjskiego kontraktów handlowych. Pierwszy z nich został podpisany z niemiecką firmą Rheinmetall, wielką firmą technologiczno-zbrojeniową, na budowę ośrodka szkoleniowego dla artylerii rosyjskiej w Mulino, na największym poligonie na świecie prawdopodobnie, może Chińczycy mają większy, artyleryjskim, pod Nowogrodem. Znaczy o sprzęt komputerowy, a także specjalna amunicja przyjazna dla środowiska. Zastanawiam się, jak wygląda amunicja przyjazna dla środowiska, ale nie jestem chemikiem, nie potrafię tego Państwu przedstawić. Kontrakt niebagatelny na sumę 400 milionów euro, więc to nie są małe pieniądze, ale od wysokości sumy ważniejsze jest coś innego. Jest to pierwszy od czasu Rapallo, a raczej od czasu współpracy z lat 39-41 z III Rzeszą, przypadek, kiedy państwo zachodnie jest dopuszczone do budowy infrastruktury wojskowej na terenie, geopolitycznie mówiąc, państwa rosyjskiego. Wiemy oczywiście, że wcześniej było to państwo sowieckie. Pierwszy raz od, no powiedzmy, 1941 roku. Z Niemcami, z firmą Rheinmetall, tą samą firmą, która była zaangażowana po 1922 roku w ramach układu Rapallo, budowę infrastruktury wojskowej w Związku Sowieckim, a która jeszcze wcześniej w 1906 roku już rozpoczęła swoje inwestycje w Rosji carskiej po wojnie z Japonią, a więc niezwykle długie tradycje. Wspomniałem, że dwa kontrakty Rosja podpisała 17 czerwca 2011 roku. Ten kontrakt z firmą Rheinmetall podpisywał minister obrony Federacji Rosyjskiej, Sierdiukow, natomiast sam jeszcze wtedy prezydent Miedwiediew podpisywał układ doraźnie jeszcze ważniejszy, symbolicznie może mniej poruszający, ale doraźnie ważniejszy. Także o charakterze w pewnym sensie militarnym. To był układ z Francją o budowie czterech statków pozwalających na, znaczy helikopterowców, o tak bym może to nazwał, chodzi po prostu o statki przenoszące ciężkie helikoptery bojowe, okręty typu Mistral, dwa zbudowane we Francji, dwa w oparciu o te technologie będą zbudowane w Rosji, dwa już są zbudowane i oddane Rosji. To są statki, które mają zapewnić Rosji miażdżącą przewagę nad krajami basenu Morza Czarnego i Morza Bałtyckiego, bo właśnie przy pomocy helikopterów bojowych, ciężkiego sprzętu przeprowadza się najlepiej operacje desantowe. Brakowało bardzo tego sprzętu w sierpniu 2008 roku, w czasie wojny z Gruzją. I brakowało tego sprzętu w czasie wielkich manewrów Zapad, jakie przeprowadzano w 2009 roku. I to także chcę Państwu przypomnieć, bo zapewne nikt z Państwa nie był o tym poinformowany. Te wielkie manewry odbywały się, największe od czasu 91 roku, w momencie, kiedy Władimir Putin był witany jak król, cesarz, imperator na polskiej ziemi na Westerplatte, kiedy minister Sikorski pisał w Gazecie Wyborczej, że Rosja nigdy tak nie hołdowała demokracji i prawom człowieka, jak właśnie za Władimira Putina. To był artykuł z 29 sierpnia 2009 roku, 1 września premier Putin był na polskiej ziemi, a bodajże w pierwszej dekadzie września, w każdym razie, no tak, na pewno w pierwszej połowie września odbywały się wielkie manewry Zapad. Manewry, w których oczywiście, ponieważ przekraczały one liczbę 13 tysięcy żołnierzy, brali udział obserwatorzy z krajów NATO, bo takie są wymogi. Więc był również obserwator polski, specjalnie zaproszony. Proszę sobie wyobrazić, co ćwiczyła armia rosyjska. Desant na Polskę i taktyczne uderzenie nuklearne na Warszawę. Taktyczne uderzenie nuklearne na Warszawę. Wtedy, kiedy gazety polskie zanosiły się po prostu od entuzjazmu dla zbliżenia polsko-rosyjskiego. To nie była przypadkowa
gra scenariuszowa, wojskowa. To było pokazanie warunków, na których odbywa się porozumienie z Rosją Putina. Proszę bardzo, możecie mówić o wspaniałym zbliżeniu, o porozumieniu, o zgodzie, o prawach człowieka i demokracji, które nigdy nie miały się lepiej w Rosji, ale ja będę jednocześnie ćwiczył atak nuklearny na Warszawę i wy to musicie przełknąć, musicie to przemilczeć. Słyszeliście państwo o tym? Niektórzy tak, niektórzy nie. No, nie był to główny w każdym razie temat polskich mediów głównego nurtu w roku 2009. Tak wygląda porozumienie z Rosją Władimira Putina. Otóż mówię o tym dlatego, że jest w tym pewnego rodzaju ciągłość możliwości politycznych Rosji, które geopolitycznie rzecz biorąc, które Stalin także wykorzystywał później, ale które symbolicznie najbardziej przypomina właśnie rok 22 Rapallo. Możliwość wykorzystania państw zachodnich, w szczególności Niemiec, do współpracy przeciwko tym państwom, które nie liczą się w oczach Zachodu, albo które liczą się jako przeszkoda w oczach Niemiec. Ta smutna ciągłość odradza się współcześnie. Naturalnie nie w tak groźnej formie. Broń Boże, nie twierdzę, że grozi nam od razu nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Są inne środki niż militarne do zniewalania krajów naszego regionu. Ale sama współpraca polityczna, w której kraje członkowskie NATO zamykają oczy na fakt, że dają w ręce Rosji narzędzia zniewolenia innych krajów członkowskich NATO, takich jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, bo oczywiście do tych operacji desantowych okręty Mistral przydadzą się nie tylko przeciwko Gruzji, ale także właśnie we flocie bałtyckiej przeciwko krajom nad Bałtykiem położą. Oczywiście no, budowa wielkiego poligonu artyleryjskiego w Mulino także ma swoje zastosowanie. Jest jeszcze trzeci partner, może dodam, żeby już zamknąć ten wątek ważny militarnie dla Rosji współcześnie, a raczej politycznie. To są oczywiście Włochy, najbliższego przyjaciela Władimira Putina, Silvio Berlusconiego. Również w 2011 roku został podpisany kontrakt na budowę nowych wozów bojowych z firmą Iveco. Znaną państwu pewnie, bo przecież i w Polsce dużo jest rozmaitych maszyn tej firmy. Dla Rosji mają budować wozy bojowe. To jest właśnie element tej strategii, którą Stalin także będzie, a raczej którą Stalin wcześniej wykorzystywał. Zniewolenia krajów tego pasa przygranicznego, krajów limitrofów, używając francuskojęzycznego określenia dla tych krajów, które powstały wzdłuż granic Związku Sowieckiego. Otóż Stalin główne założenia swojej polityki podejściu do władzy po śmierci Lenina i wygraniu tej walki o władzę między rokiem 24 a 27 właściwie, te główne założenia były już naszkicowane w istocie w kolejnych planach wojskowych. Dysponujemy znakomitą monografią rosyjskiego historyka, niezwykle uczciwego, mądrego historyka, niestety już nieżyjącego, Olega Kena, który analizował planowanie wojskowe Związku Sowieckiego w okresie międzywojennym. Zawsze na pierwszym miejscu w gronie wrogów, których trzeba uderzyć, była Polska wymieniana. Polska w kombinacji z Rumunią, wspierana z daleka przez Wielką Brytanię, albo Polska w kombinacji, to już później oczywiście, z Niemcami po roku 1933. Tak to sobie wyobrażano w planowaniu strategicznym sowieckim. Stalin przygotowywał swój kraj do wojny, do konfrontacji ze światem zewnętrznym, ale ważnym elementem tego przygotowania były przemiany wewnętrzne, industrializacja i ogromna odgórna rewolucja społeczna, krwawsza znacznie od rewolucji bolszewickiej z roku 17. Tamta pochłonęła około 2 miliony ofiar, ta w 17 roku, a ta z lat 29-38, bo mniej więcej tyle trwała to przekuwanie społeczeństwa sowieckiego według wzorów Stalina, pochłonęła przynajmniej 10 razy tyle ofiar. Głównie rosyjskiego, kazachskiego, ukraińskiego chłopstwa, ale nie tylko. Otóż
Przystępując do tej wielkiej operacji gospodarczo-społecznej w roku 29, Stalin bał się bardzo, ażeby nie wykorzystali tego przeciwnicy. I dlatego w tym okresie czasu Stalin jest gorącym zwolennikiem poprawy stosunków z Polską, żeby Polska nie wykorzystała tego osłabienia Związku Sowieckiego. I jest rzecz bardzo ciekawa, jak Stalin przekonuje kierownictwo Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych, które nastawione jest systematycznie stale na nienawiść do Polski. Natomiast Stalin właśnie nie kierował się takimi uczuciami. Pisał w liście do Maksyma Litwinowa, wicekomisarza spraw zagranicznych, pochodzącego zresztą z Wilna, rosyjskiego Żyda, Meyer Walach się nazywał, to było jego rodowe nazwisko. Otóż przekonywał Litwinowa, żeby ten nie dawał się ponosić nienawiści do Polski, bo w tej chwili, czyli w roku 31, mamy do czynienia z sytuacją trudną, w której przeżywamy niezwykle głębokie, dramatyczne przemiany wewnętrzne. Przypomnę, że wtedy w związku z rozkułaczaniem, czyli tak zwanymi socjalistycznymi przemianami na wsi rosyjskiej, dochodziło do ogromnej ilości protestów chłopskich. Nikt o tym, albo prawie nikt o tym nie pamięta, ale to był rok, mówię, 31, kiedy tysiące strajków chłopskich zagrażało stabilności władzy rosyjskiej, przepraszam, władzy sowieckiej na wsi. No oczywiście wiemy, czym to się kończyło. Kończyło się masowym ludobójstwem, tak, śmiało można i tutaj użyć tego określenia, chłopstwa rosyjskiego i kazachskiego, bo akurat te dwa ucierpiały najbardziej w 31, drugim roku, w 33 byli to Ukraińcy. To były miliony ofiar. Otóż Stalin wyciągał z tego taki wniosek, że trzeba zacisnąć zęby i zawrzeć z Polską układ i z innymi krajami sąsiednimi, układ o nieagresji. Został on podpisany 25 lipca roku 32 i mówię o tym dlatego, żebyście Państwo mieli świadomość, ile układów złamał Stalin w roku 39, napadając na Polskę. To był oczywiście traktat Ryski z 21 roku, to była jeszcze przed paktem o nieagresji z 32 roku. Była to konwencja, tak zwana konwencja Brianda-Kelloga o wyrzeczeniu się wojny jako sposobu rozwiązywania konfliktów politycznych, podpisana przez Związek Sowiecki i podpisana przez Polskę z 28 roku. A przypomnę też, że pakt o nieagresji z lipca 32 roku został przedłużony do roku 45. Taka była ważność jego obowiązywania. Oczywiście dla Stalina nie miało to żadnego znaczenia. Stalin po dokonaniu tego wielkiego przewrotu wewnętrznego zaczął już dysponować coraz silniejszym przemysłem i stawiał coraz bardziej ambitne zadania wojskowe temu przemysłowi. Rzeczywiście w połowie lat 30. Stalin już nakreślał zadania, z których wynikało, że Związek Sowiecki ma dysponować lotnictwem i bronią pancerną w ilości przekraczającej ilość samolotów i czołgów wszystkich pozostałych krajów świata razem wziętych. I w dużej części ten plan został zrealizowany. To znaczy pod względem ilościowym Stalin miał więcej czołgów i samolotów w roku 39 niż wszystkie kraje europejskie. Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Polska oczywiście, Czechosłowacja, dość silny kraj militarnie w 38 roku, czy Włochy razem wzięte. Problem polegał na tym, że trochę zdezorganizowała możliwości militarne państwa sowieckiego w tym czasie, czyli w 37-38 roku, czystka w szeregach dowództwa Armii Czerwonej. Ale to, co dla nas najważniejsze, z naszego punktu widzenia, to to, że w czasie przygotowań do wojny, tych przygotowań, które mierzy nie tylko ilość czołgów i samolotów wyprodukowanych, ale przygotowanie społeczeństwa do wojny, Stalin poświęcił szczególną uwagę Polsce. Tę właśnie uwagę, która uczyniła z Polaków, jak to określił w monografii tego problemu Mikołaj Iwanow, w roku 90. autor pierwszego poważnego opracowania naukowego na ten temat, historyk rosyjskiego pochodzenia, już od 20 paru lat pracujący w Polsce, mówiący właśnie o operacji ludobójstwa, tak, znowu to określenie absolutnie jest uzasadnione, na polskiej mniejszości w Związku Sowieckim.
Ta operacja oczywiście miała kilka etapów. Zaczęła się już w 1934 roku, właściwie już wcześniej, w okresie rozkułaczania, kiedy rozkułaczano rzecz jasna także chłopów polskich, ale specyficznie została rozwinięta i przekształcona w program właśnie masowej eksterminacji ludności polskiej, pierwszego ludobójstwa wymierzonego w grupę etniczną na terenie Związku Sowieckiego 11 sierpnia 1937 roku. I to jest data, którą powtarzam. Zawsze być może już tutaj o niej mówiłem, ale powtarzam ją dlatego, że jest tak mało znana, a jest to data największej pojedynczej zbrodni na narodzie polskim. Żadna bowiem inna zbrodnia nie osiągnęła takiej skali. Zbrodnia zadekretowana jednym rozkazem. Zgodnie z tym jednym rozkazem skazano 139 tysięcy osób na karę śmierci, 111 091 osób rozstrzelano. Na podstawie jednego rozkazu, przypomnijmy, że rozkaz katyński obejmował 25 700 osób, z czego rozstrzelano 22 000 z groszami. Przepraszam, że tak bardzo brzydko to ujmuję. A więc pięciokrotnie mniej. Rozkaz 11 sierpnia 1937 roku, podpisany przez Jeżowa, ówczesnego szefa NKWD, był oczywiście tylko decyzją wykonawczą w odpowiedzi na wcześniejszą decyzję, dwa dni wcześniejszą, podjętą przez Politbiuro na czele ze Stalinem z 9 sierpnia, nakazującą tego rodzaju działanie NKWD. A cel tej operacji, tak zwanej operacji polskiej NKWD, to było właśnie potraktowanie całej mniejszości polskiej bez względu na polityczne przekonania, jako potencjalnej piątej kolumny, że użyję określenia używanego w Polsce, w przypadku zbliżającej się wojny. Przypomnijmy w związku z tym jeszcze i takie dane, że zgodnie ze spisem z 1926 roku w Związku Sowieckim zamieszkiwało, według oficjalnych danych, 786 tysięcy mieszkańców polskiego pochodzenia, to są zapewne zaniżone dane, w roku 1939, znów według oficjalnego spisu sowieckiego, było 626 tysięcy Polaków w Związku Sowieckim. Przyrost naturalny, przypomnę, był wtedy bardzo duży, nie ujemny jak współcześnie. No więc zniknęło 170 tysięcy między 1926 a 1939 rokiem. W istocie zabitych zostało nie mniej niż 150, prawdopodobnie nie więcej niż 200 tysięcy Polaków, na tę liczbę mniej więcej 800 tysięcy, czyli co czwarty, a praktycznie co drugi dorosły mężczyzna, co najmniej co drugi dorosły mężczyzna, bo uderzenie szło przede wszystkim w mężczyzn dorosłych. I to już są proporcje Holokaustu. Jeśli dorosły człowiek tylko dlatego, że jest Polakiem, ma najwyżej 50% szansę przeżycia. To jest zbrodnia ludobójstwa i tak to ujmują współcześni historycy amerykańscy. Przypomnę najnowsze monografie najsolidniejszych autorów, którzy w ogóle nic nie mają z Polską wspólnego, nie słyną z sympatii do Polski, nawet wręcz odwrotnie, jak profesor Norman Neimark z Uniwersytetu Stanforda, który został tam zatrudniony dlatego, żeby nie zatrudnić tam Davisa, oskarżanego o antysemityzm, dlatego że Davis, prawda, podawał liczbę zabitych w II wojnie światowej i wyszło mu, że Polaków zostało zabitych no, niewielu mniej niż Żydów, prawda, i to było powodem, dla którego nie został zatrudniony na Uniwersytecie Stanforda. Został tam zatrudniony profesor Neimark i profesor Neimark w roku 2011 opublikował monografię Ludobójstwa Stalina, w której stwierdza jednoznacznie, że nie ma przykładu drugiego takiego ludobójstwa w tym czasie obok Holokaustu, jak ludobójstwo, i tylko tego określenia używa, na Polakach. Ludobójstwo, które zaczyna się w 1937 roku, a którego kolejną kulminacją jest oczywiście rok 40 i Katyń. Tak to ujmuje Neimark, że bycie Żydem i bycie Polakiem w Europie Środkowo-Wschodniej dawało największą gwarancję, jeśli można tak powiedzieć, postradania życia w tym czasie. Inny profesor z Uniwersytetu Harvarda, Terry Martin, obliczył, że w czasie tak zwanej Wielkiej Czystki 37-38 Polak mieszkający w Związku Sowieckim miał 31 razy mniejszą szansę przeżycia niż przeciętny mieszkaniec Związku Sowieckiego. Na drugim miejscu byli Niemcy, 15 razy
mniejsza szansa przeżycia od przeciętnej. To są suche liczby, nie mówiące nic o niebywałej tragedii, która dotknęła ludność polską w Związku Sowieckim, tragedii zapomnianej, tragedii, której nie pamiętamy, dlatego że nie pozostawiła świadków właściwie, bo rodziny tych, którzy zostali zgładzeni, zostały prawie natychmiast wywiezione do Kazachstanu najczęściej, czasem na Syberię. I nie byli to wielcy twórcy, to byli najczęściej chłopi z tak zwanych dwóch okręgów autonomicznych polskich, Marchlewszczyzny i Dzierżyńszczyzny, Dzierżyńszczyzny na Białorusi i Marchlewszczyzny na Ukrainie. Oraz no najczęściej już także nie reprezentujący elit społecznych mieszkańcy dużej kolonii polskiej w Leningradzie. 50 tysięcy Polaków tam mieszkało. Ci ludzie zostali wymazani ze świata żywych, wymazani z pamięci także. Powinniśmy o tym pamiętać. Zostali wymazani w akcie pierwszym wojny Stalina z Polską. I to pamiętajmy. Akt drugi nastąpił, kiedy Stalin przystępuje do wielkiej gry przygotowującej wybuch wojny. Ta gra oczywiście nie mogła przebiegać tylko pod dyktando Stalina, bo zależała od innych graczy. Rzeczywiście, tak jak to ujął, czy przypomniał niedawno młody historyk publicysta, pan Piotr Sychowicz, Polska miała możliwość popsucia tej gry, przyłączając się do oferty Hitlera składanej od października 1939 roku do stycznia 1939 roku pod adresem Polski, by przyłączyć się przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Wtedy Stalin byłby bezradny, to znaczy nie mógłby zapobiec temu, prawda? Nie mógł tego przekreślić. Słabość rozumowania pana Piotra Sychowicza polega na tym, że dla Hitlera oczywiście scenariusz dalszej gry przebiegał w ten sposób, że Polska musiała najpierw uderzyć z Niemcami na Francję, a potem dopiero na Związek Sowiecki, bo tego wymagała logika planowania wojskowego, której Hitler nie był obcy. A oczywiście bardzo trudno byłoby społeczeństwo polskie przekonać do wspólnego z Wehrmachtem marszu na Paryż lub nawet biernego przyglądania się, jak niemiecki sojusznik likwiduje Francję, niezależnie od tego, co o niej myślano. A myślano dobrze jednak w okresie międzywojennym, bo Francja Polsce pomogła w roku 20. To czyni, że tak powiem, całe założenie Piotra Sychowicza ryzykownym z punktu widzenia prawdopodobieństwa historycznego. No, nie chcę już wdawać się jakby w polemikę z resztą aspektów moralnych tego rozumowania. Chcę tylko powiedzieć, że gdyby jednak polskie władze i polskie społeczeństwo zaakceptowały taki sojusz z Hitlerem, a polskie społeczeństwo na pewno nie mogło zaakceptować takiego sojuszu, to rzeczywiście pole manewru Stalina zostałoby drastycznie ograniczone. Stalin znalazł się istotnie w takiej sytuacji właśnie między październikiem 1938 a styczniem 1939 roku. Przypomnijmy, że wtedy, znaczy w końcu września, została 1938 roku zorganizowana konferencja w Monachium, która przypieczętowała los Czechosłowacji. Związek Sowiecki nie został na tę konferencję zaproszony, co potraktował jako wyeliminowanie z wielkiej polityki. I chcąc jakby zaznaczyć swoją gotowość do zemsty, przypomnijmy, że Związek Sowiecki miał układ sojuszniczy z Czechosłowacją i układ sojuszniczy z Francją wtedy od 1935 roku i oba te układy nie zadziałały w przypadku agresji niemieckiej na Czechosłowację. Wysłannik Stalina na rozkaz oczywiście swojego przełożonego spotkał się wtedy po konferencji w Monachium z posłem Francji w Moskwie, Coulondre, i powiedział, że to wyeliminowanie Rosji, a raczej Związku Sowieckiego z wielkiej polityki, oznacza, że Rosja będzie musiała zbliżyć się z Niemcami i dokonać rozbioru Polski. Wprost powiedział to francuskiemu ambasadorowi w Moskwie w październiku 1938 roku. Problem polegał na tym, że no Hitler musiał jeszcze tego chcieć. Stalin czekał na ten moment i żeby umocnić determinację Polaków do oporu przeciwko Hitlerowi, właśnie
w październiku i w listopadzie 1938 roku zorganizował nową kampanię miłości do Polski. Bo tak to było u Stalina. Raz były kampanie miłości, raz nienawiści. Była kampania miłości w 1932 roku i była ponowna w 1938 w końcu, gdzie Stalin przedłożył deklarację podtrzymującą wszystkie zobowiązania Związku Sowieckiego wobec Polski, pokojowe, o współpracy, żeby Polska w żadnym wypadku nie stanęła w rydwanie bojowym Hitlera. Nie dlatego oczywiście Polska nie przyjęła oferty Hitlera, ale dlatego, że jak to ujął minister Beck, gdybyśmy przyjęli ofertę Hitlera, moglibyśmy skończyć tylko w jednej roli, w roli pastuchów niemieckiego bydła na Uralu. No bo taką rolę dla nas Adolf Hitler przewidywał, prawda, nie inną. W każdym razie sytuacja zmieniła się, kiedy Hitler dokonał drugiej i ostatecznej agresji na Czechosłowację w marcu 1939 roku, co zmieniło oczywiście już w sposób istotny politykę brytyjską, zaniepokojoną sukcesami Hitlera i spowodowało, no można powiedzieć, już konkretną reakcję. Pozwolę sobie przytoczyć wtedy wypowiedzi Stalina, które zapowiadały zbliżenie do Hitlera i likwidację Polski. Na 18. zjeździe KPZR w marcu 1939 roku Stalin zaznaczył swoją gotowość, otwartość na możliwość rozmów z Niemcami i postawił swoje warunki. Ten warunek jeden dla niego istotny jest taki, żeby Niemcy nie grały kartą ukraińską. Chodziło o to, że Niemcy po październiku 1938 roku zgodziły się na utworzenie Rusi Zakarpackiej, odrębnego państewka, które mogło stać się piemontem dla Ukrainy, znaczy przyczółkiem dla Ukrainy sowieckiej. I oczywiście to Stalina niepokoiło. Niemcy, odczytując doskonale intencje Stalina, zajmując ostatecznie Czechy 15 marca 1939 roku, zdecydowały się na likwidację Rusi Zakarpackiej wcielonej do Węgier. Wtedy Polacy przeżywali chwilę niestety krótkotrwałego triumfu, ciesząc się z tego, że uzyskaliśmy wspólną granicę z Węgrami. Nie na tak wiele nam się to przydało. A to był gest w istocie Hitlera pod adresem Stalina. Otóż gwarancje, których udzielił premier Chamberlain w odpowiedzi na kolejny akt agresji Hitlera, ten akt agresji przeciwko Czechosłowacji, 13 kwietnia 1939 roku, postawiły wreszcie Stalina w uprawnioną pozycję, czy na uprawnioną pozycję, no można tak powiedzieć, tego, kto rozstrzyga o całej polityce europejskiej. Otóż Stalin mógł teraz czekać na oferty z jednej strony od Brytyjczyków i ich sojuszników Francuzów, z drugiej strony od Hitlera. Wiadomo było, że zbliża się nieuchronna konfrontacja. Stalin rozegrał, można powiedzieć, ten czas po mistrzowsku, to znaczy zwlekał do końca, do ostatniego momentu z układem z Hitlerem, tak żeby Hitler nie mógł wykorzystać tego układu jako narzędzia zniechęcającego państwa zachodnie od wsparcia choćby politycznego Polski. Bo Stalinowi zależało na wojnie Hitlera z Zachodem, na tym, żeby w tej sytuacji Stalin mógł stać się arbitrem. Sytuacja, w której Zachód nie popiera w ogóle Polski i nie wypowiada wojny Hitlerowi, niczym nie poprawiłaby sytuacji czy położenia Stalina. Dlatego kiedy Ribbentrop zwrócił się, minister spraw zagranicznych III Rzeszy, z prośbą do ambasadora w Moskwie, by został przyjęty w trybie pilnym w Moskwie, no bo wiadomo, Hitler szykował agresję już bezpośrednią na Polskę, Moskwa zaprosiła go na 27 sierpnia. To było oczywiście za późno z punktu widzenia planowania niemieckiego i stąd Hitler zdecydował się wysłać osobisty list do towarzysza Stalina, w którym prosił go gorąco, żeby przyjął jego wysłannika natychmiast, szybko, 21 sierpnia. I tu dochodzimy do ważnej obserwacji. Wiemy, co stało się 23 sierpnia. Wiemy też, że już 21 sierpnia po dwóch godzinach Stalin odpowiedział na list Hitlera. Wiedział, że już doszedł
kres jakby jego możliwości negocjacyjnych, że już jest dobrze, że Hitler jest na krawędzi wojny, że już jest za późno prawdopodobnie dla Brytyjczyków i Francuzów, żeby wycofali się z poparcia Polski. Przyjął zatem 21 sierpnia, odesłał list do Hitlera z zaproszeniem dla Ribbentropa. Hitler już wiedział, że ma układ w kieszeni gotowy, pozostały szczegóły do uzgodnienia. I teraz ważny moment, ważne świadectwo. Ponieważ część polityki historycznej, czy główny nurt polityki historycznej współczesnej Rosji interpretuje to, co stało się 23 sierpnia, jako akt, w którym Stalin dalekowzrocznie odsunął wojnę od Związku Sowieckiego. Natomiast był to akt, według tej interpretacji, który nie miał nic wspólnego z agresją na Polskę, który był po prostu, tak jak to Gazeta Wyborcza interpretowała w roku 2009, no takim normalnym aktem politycznym, z którego nic złego dla Polski nie wynikało. Otóż tak się złożyło, że Hitler sam najlepiej ocenił znaczenie tego aktu, spotykając się z wyższymi oficerami Wehrmachtu na odprawie 22 sierpnia, kiedy wiedział już, że Ribbentrop jedzie do Moskwy, że już jest zaproszony, że układ będzie podpisany. I Hitler powiedział wtedy tak: jeśli Stalin by nie odpowiedział na moje pismo, musiałbym wycofać się z polityki wojny w tej sytuacji i zrobiłbym wielki Parteitag w Norymberdze, który odbyłby się pod hasłami pokojowymi. Po prostu Hitler by się cofnął. To zapisał generał Franz Halder, szef sztabu Armii Lądowej, który był obecny na tym spotkaniu w swoim dzienniku, zresztą dostępnym także w polskim wydaniu od kilku czy kilkunastu lat, pod datą 22 sierpnia. Hitler wyraźnie powiedział, że gdyby Stalin nie zapalił mu zielonego światła, przyjmując Ribbentropa, to musiałby się wycofać z polityki wojny, bo nie miałby pewności, czy Stalin nie sprzymierzy się z państwami zachodnimi, a w sytuacji, kiedy musiałby walczyć z Polską i mógłby się liczyć z możliwością uderzenia militarnego państw zachodnich przy bierności Związku Sowieckiego lub wsparciu Związku Sowieckiego dla państw zachodnich, byłaby to wojna dla Hitlera przegrana. Więc Hitler był gotów się wycofać. Ale uzyskał te gwarancje, jakich chciał od Stalina. Pakt 23 sierpnia. I na tym polega kluczowa rola Józefa Stalina w wybuchu II wojny światowej. Bez niego ten wybuch 1 września by nie nastąpił. Oczywiście Hitler był inicjatorem, Hitler chciał wojny, ale bez zgody Stalina, jeśli można tak powiedzieć, ta wojna by się nie zaczęła. Wojna, której ofiarą padła Polska. Przypomnijmy zatem może i te dane, które pokazują, jak bardzo Związkowi Sowieckiemu zależało na zniszczeniu Polski w tym momencie. Przypomnijmy, że 3 września, kiedy państwa zachodnie wypowiedziały wojnę, znaczy Francja i Wielka Brytania Niemcom, poseł sowiecki w Berlinie, Szkworcow, udał się natychmiast do Adolfa Hitlera, żeby zapewnić go o niezwykłym zadowoleniu władz sowieckich z powodu sukcesów militarnych Wehrmachtu na terenie Polski, przedstawić Stalina w roli gorącego kibica, można tak powiedzieć, państwa niemieckiego w jego wojnie, już nie tylko przeciwko Polsce, ale w wojnie przeciwko także państwom zachodnim. Stalin 7 września spotkał się z naczelnym dowództwem Armii Czerwonej, by przedstawić założenia polityki, której realizacją miał być 4. rozbiór Polski. 8 września Ławrientij Beria, który zastąpił Jeżowa rozstrzelanego w 1938 roku na stanowisku szefa NKWD, wydał rozkaz o przygotowaniu 9 specjalnych grup operacyjnych NKWD, każda z nich była złożona z około 70 czekistów, każdy z nich miał do dyspozycji jeszcze 300 żołnierzy wojsk NKWD, którzy mieli się zająć w przygotowanej inwazji na Polskę wyłapywaniem elementów politycznie szczególnie niebezpiecznych, no i takim rozpoznaniem wywiadowczym i eliminacją głównych wrogów, by tak rzec, państwa sowieckiego na terenie Polski. 9 września, i to jest także bardzo charakterystyczne, Wiaczesław Mołotow,
formalnie przecież premier rządu sowieckiego, wysłał serdeczną depeszę gratulacyjną do Adolfa Hitlera z okazji zdobycia Warszawy. Ponieważ omyłkowo rozeszła się wiadomość, że już 9 września, bo wiadomo, 9 września czołgi niemieckie dotarły na przedpola Warszawy, że już Warszawa została zdobyta. I Mołotow pospieszył z gratulacjami do Berlina, że cieszymy się, cały naród sowiecki cieszy się z okazji tego wielkiego zwycięstwa bratniego narodu niemieckiego. No oczywiście to, co potem nastąpiło, wiemy. 17 września, agresja sowiecka przed świtem, deklaracja bez wypowiedzenia wojny, deklaracja Wiaczesława Mołotowa przez radio, że państwo polskie przestało istnieć, zbankrutowało i w związku z tym wojska sowieckie wkraczają na teren byłego już państwa polskiego, by zabezpieczyć los proletariatu białoruskiego i ukraińskiego. No oczywiście cały czas od 1 do 17 września infrastruktura wojskowa sowiecka wspierała Wehrmacht, oczywiście kierowanie nalotów na Warszawę przez radiostację w Mińsku. Armia Czerwona udostępniła swoją bazę, to było bardzo ważne, zwłaszcza w 1940 i 1941 roku, bazę na Półwyspie Kolskim dla Kriegsmarine, dla niemieckich okrętów podwodnych, które prowadziły w 1940 i 1941 roku już bardzo poważną wojnę przecież morską przeciwko Wielkiej Brytanii, tam właśnie na terenie Morza Białego i Północnego. I to było ważne miejsce, gdzie mogły remontować po prostu uszkodzone okręty. To są tylko drobne przykłady tej ściśle militarnej współpracy sowiecko-niemieckiej z tego czasu. Inny przykład charakterystyczny to to, że Stalin przekształcił swoje państwo, można powiedzieć, w zaplecze surowcowo-militarne dla Hitlera, dla wysiłku wojennego Hitlera. 52% eksportu ze Związku Sowieckiego szło na potrzeby III Rzeszy od września 1939 roku. To był naprawdę ogromny wysiłek wspierający Adolfa Hitlera w tej wojnie. Wysiłek, o którym absolutnie nie wolno niczego powiedzieć we współczesnej Rosji. Bo przecież wojna zaczęła się 22 czerwca 1941 roku i bohaterska Armia Czerwona odegrała w niej od początku do końca pozytywną rolę, walcząc z faszystowskimi bandami, polskimi między innymi, prawda? Coraz częściej ten obraz jakby utrwala się niestety nie tylko w Rosji. Otóż to, co dla nas szczególnie ważne i tragiczne, wiąże się ze zbrodniami, które następują na ziemiach polskich. Zbrodniami, które zaczynają się od dnia agresji, od 17 września, likwidowaniem na miejscu oficerów polskich. Natrafiłem na taką dokumentację w archiwum wojskowym w Moskwie, właśnie tak, pełną pretensji ze strony NKWD pod adresem wojska, że dokonuje się takich bezładnych egzekucji polskich oficerów we wrześniu 1939 roku, podczas gdy należy według procedur najpierw ich przesłuchać, zbadać ich, no można tak powiedzieć, przydatność z punktu widzenia wywiadu sowieckiego. Więc takie pretensje jakby NKWD kieruje do wojska, że nie można tak rozstrzeliwać od razu bez niczego, trzeba najpierw no, zbadać wziętych do niewoli jeńców. Przypomnijmy, że tych jeńców wzięto do niewoli ponad 200 tysięcy, zostali w większości skierowani do prac. Poza tą grupą rozpoznanych wrogów, którzy zostali zamknięci w kilku obozach, nie będę tej historii powszechnie znanej Państwu przypominał, tej historii, która prowadzi do Katynia. Oczywiście o samym znaczeniu zbrodni katyńskiej parę słów powiem. Ważnym elementem, który należy przypomnieć w tej całej układance polityki Stalina wobec Polski, był traktat o przyjaźni i granicach, bo tak on był nazwany, drugi traktat Ribbentrop-Mołotow. Czasem o nim zapominamy, pamiętamy ten z 23 sierpnia, a miesiąc później, 28 września w Moskwie podpisany został drugi, ważniejszy pakt Ribbentrop-Mołotow. Ten pakt, który nazywał się formalnie traktatem o przyjaźni i granicach między III Rzeszą i Związkiem Sowieckim. Został on zawarty dlatego, że zmieniła się sytuacja. Stalin nie przewidywał, że wojna przebiegnie w taki sposób, w jaki przebiegła, to znaczy, że państwa zachodnie nie podejmą żadnych realnych działań militarnych i że w związku z tym Hitler zachowa możliwość zawarcia pokoju
z państwami zachodnimi, skoro nie uwikłał się w realną wojnę z nimi. Formalnie tylko została ona wypowiedziana. Stalin wobec tego zrezygnował z tego, co pierwotnie przygotowywał w ramach, i to już jest element ścisły jego strategii, w ramach pierwszego paktu Ribbentrop-Mołotow. Bo Stalin zakładał wtedy, w sierpniu 1939 roku, że rozpocznie się wojna. Na zachodzie Niemcy będą walczyły z państwami zachodnimi, na wschodzie z Polską. Oczywiście Polska zostanie zlikwidowana, ale nie wiadomo, jak się potoczą losy wojny na froncie zachodnim. I wtedy warto mieć przyczółek polski, etnicznie polski. Dlatego według pierwszego paktu Ribbentrop-Mołotow linia podziału ziem polskich została przeprowadzona w ten sposób, że duża część Podlasia Białostockiego i część Mazowsza zostały po stronie sowieckiej. Specjalnie. Stalin chciał mieć po prostu przyczółek Sowieckiej Republiki Polskiej, którą będzie mógł stworzyć, kiedy uderzy na Niemcy, oczywiście uwikłane w wojnę na zachodzie. Ale 28 września Stalin już wiedział, że Niemcy nie są uwikłane realnie wciąż jeszcze w wojnę na zachodzie. A zatem chciał raczej odsunąć niebezpieczeństwo niemieckiej agresji na Związek Sowiecki i zamienił tereny etnicznie polskie na Litwę, która według pierwszego paktu Ribbentrop-Mołotow miała przypaść Niemcom. Ta wymiana była istotą drugiego paktu Ribbentrop-Mołotow. Poza tym oczywiście były tam klauzule poświęcone współpracy w zwalczaniu polskiego podziemia i idące w ślad za tym cztery konferencje Gestapo NKWD z najbardziej znaną, odbywającą się w Zakopanem, ale jako Krakus upominam się także o ważniejszą w istocie konferencję, która odbyła się przy ulicy Zyblikiewicza w Krakowie. No, poświęcona wymianie doświadczeń między Gestapo i NKWD w zwalczaniu polskiego podziemia. Oczywiście w roli nauczycieli występowali NKWD-ści. Gestapo się dopiero uczyło tego i było jeszcze bardzo mało pojętnym uczniem wtedy. NKWD-ści mieli sukcesy tutaj nieporównanie większe. Przypomnijmy, że polskie podziemie na ziemiach wschodnich II RP zajętych przez Armię Czerwoną praktycznie rzecz biorąc błyskawicznie zostało zinfiltrowane i unieszkodliwione przez NKWD. Kierownictwo Służby Zwycięstwu Polsce i Związku Walki Zbrojnej w większości zostało aresztowane na tym terenie. A więc to NKWD-ści uczyli gestapowców, jak walczyć z Polakami. Nie chcę już przedłużać tego, bo przepraszam, no, może rozgadałem się za bardzo. Oczywiście wiecie Państwo doskonale o czterech falach deportacji, które objęły ziemie polskie zagarnięte przez Związek Sowiecki. Ta pierwsza z lutego 1940 roku, druga z kwietnia, potem wreszcie, oczywiście za pierwszą można przyjąć już de facto, to jest września 1939 roku, wreszcie czerwiec roku 1941. To wszystkie tragedie dotknęły według oficjalnych danych NKWD niecałe 400 tysięcy osób, według polskich szacunków ponad milion. Trudno tutaj o rozstrzygnięcie tego sporu, w każdym razie na pewno nie mniej niż 400 tysięcy. Dodajmy jeszcze do tego, że według najnowszych ustaleń historycznych w raportach składanych przez Berię w grudniu 1940 roku Stalinowi wynikało z nich, że do grudnia 1940 roku deportowanych zostało blisko 300 tysięcy Polaków. Natomiast w sprawozdaniu już z 1941 roku przez Andrzeja Wyszyńskiego, prokuratora generalnego państwa sowieckiego, do Stalina wynikało, że deportowanych zostało nieco ponad 400 tysięcy Polaków z ziem wschodnich II RP. I teraz przechodzimy już może, że tak powiem, ten okres po 1943 roku zostawię na następne nasze spotkanie, bo trudno politykę Stalina ująć w jednym, tak ważną dla losów Polski, w jednym wykładzie, więc przeniosę to na następny raz, ale chcę zakończyć omówieniem sprawy Katynia. Sprawą najważniejszą w tej kwestii, w kwestii, w której rozstrzygamy pytanie, czy mamy tu do czynienia z ludobójstwem, czy nie, są intencje i wykonanie tych intencji ze strony sprawców zbrodni. I tu najściślej te intencje wyraża list, notatka Berii dla Stalina z 5 marca 1940 roku na posiedzeniu Biura Politycznego
na którym podjęto decyzję o zamordowaniu polskich jeńców. Przypomnijmy zatem pierwszą rzecz, która odnosi się do wczorajszego stwierdzenia przewodniczącego Rosyjskiego Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego i do wypowiedzi publicystów i niektórych historyków polskich, którzy negują i prawników polskich, którzy negują ludobójczy charakter tej operacji katyńskiej. Przypomnijmy zatem, że miała ona charakter wyjątkowy, dlatego że była to zbrodnia na obywatelach innego państwa. I to państwa, które zostało najechane bez wypowiedzenia wojny. I to stawia na innej płaszczyźnie te zbrodnie od zbrodni wcześniejszych popełnianych na obywatelach Związku Sowieckiego. Z punktu widzenia prawno-międzynarodowego, z punktu widzenia ludzkiego nie ma tu żadnej różnicy, ale z punktu widzenia prawno-międzynarodowego różnica jest zasadnicza. Stalin zdecydował o losie, o zabiciu obywateli drugiego państwa, nie swojego państwa, jeśli można tak powiedzieć. Sprawa druga. Czy była to zemsta klasowa? I tutaj zacytuję notatkę Berii dla Stalina. Cytuję. Beria pisze dokładnie, kogo należy zabić. Pisze tak. W obozach dla jeńców wojennych przetrzymywanych jest ogółem, nie licząc szeregowców i kadry podoficerskiej, 14 736 byłych oficerów, urzędników, obszarników, policjantów, żandarmów, służby więziennej, osadników i agentów wywiadu. Według narodowości ponad 97% Polaków. Koniec cytatu. Jeśli ktoś mi powie, że wyliczenie tego na końcu stwierdzenia według narodowości 97% Polaków nie wystarczy do definicji ludobójstwa, to ktoś taki reprezentuje nie tylko linię polityki historycznej Władimira Putina, ale powiedziałbym zdolność do wygłaszania kłamstw miedzianym czołem, jaką charakteryzują się tylko ludzie Władimira Putina. Tak bym to streścił. Nie da się w świetle tego dokumentu i w świetle tego, co w ślad za nim nastąpiło, wymordowania elity polskiego narodu skupionej przede wszystkim w szeregach oficerów rezerwy, tych setek polskich inżynierów, lekarzy, adwokatów, publicystów, profesorów wyższych uczelni, profesorów szkół średnich, artystów, księży oczywiście. Los księży jest szczególnie tajemniczy, bo nie wiemy, gdzie zostali zamordowani. Do dnia dzisiejszego największa grupa księży. Wiemy, że zostali wywiezieni przed Wigilią roku 1939 roku i gdzieś zostali zamordowani. Nie wiemy do tej pory, gdzie. Otóż jeśli nie przypomnimy tego i jeśli nie zderzymy tego ze słowami Berii do Stalina adresowanymi, to zakłamujemy charakter zbrodni katyńskiej. Ona nie miała nic wspólnego z zemstą klasową. Chodziło o te 97% narodowości polskiej, o elitę tej narodowości. Dlaczego Stalin podjął tę decyzję wtedy? To znów nie była jakaś zemsta tylko. To było przygotowanie do dalszego aktu politycznego, tego, o którym będziemy mówili już na następnym spotkaniu, aktu narzucenia władzy sowieckiej w Polsce w 1944 roku. Otóż dwa tylko elementy przypomnę, już przepraszam, kończę, bo wiem, że się rozgadałem straszliwie. Otóż pierwszy jakby ważny kontekst dla podjęcia decyzji o ludobójstwie katyńskim wiąże się z sytuacją międzynarodową, w której znajdował się wtedy Związek Sowiecki. Przypomnę, że trwała wojna sowiecko-fińska, rozpoczęta na początku zimy 1939 roku. Wojna, która początkowo nie rozwijała się korzystnie dla Związku Sowieckiego, ale oczywiście przechylająca się na korzyść tego ogromnego państwa w starciu z małą przecież Finlandią na przedwiośniu 1940 roku. Problem polegał na tym, że państwa zachodnie, wciąż nie prowadząc żadnych działań militarnych w starciu z Niemcami, wciąż trwała drôle de guerre, dziwna wojna.
nie było żadnej wojny realnej między Francją, Wielką Brytanią i Niemcami. Francja i Wielka Brytania natomiast rozważały użycie środków militarnych, by nieść pomoc Finlandii. Przypomnę, że Brygada Podhalańska, Polska, miała być wysłana do Finlandii w ramach korpusu przygotowywanego przez Wielką Brytanię do pomocy, Wielką Brytanię i Francji do pomocy Finlandii. Lotnictwo brytyjskie przygotowywało operację bombardowania Baku i, no, można powiedzieć, całego zagłębia naftowego nad Morzem Kaspijskim z baz w Iraku, w ramach także, no, walki z tą agresją sowiecką na Finlandię. Stalin bardzo potrzebował przerwania tej wojny i jednocześnie, szykując się do niebezpiecznego, nowego etapu wojny, wiedział, że on się zbliża, w którym będzie musiał wkroczyć do wojny. Wojny już nie przeciwko małej Finlandii, ale może stanąć naprzeciwko państw zachodnich albo Niemiec. Stalin chciał po prostu oczyścić sobie przedpole. I tak właśnie to wyglądało. Likwidacja elity polskiej, która miała mu pozwolić unieszkodliwić całkowicie Polskę w przypadku nowej odsłony polityki międzynarodowej, w której albo Wielka Brytania i Francja znów postawi wyraźnie kartę polską, albo Stalin będzie chciał rozegrać tę kartę, używając już jej zdoczepioną do Polski nową głową, sowiecką głową. Do tego potrzebne mu było wtedy, właśnie w marcu 1940 roku, wyeliminowanie polskiej elity, którą miał w swoich rękach w trzech obozach jenieckich. I to właśnie jest ten jeden bezpośredni aspekt. Drugi, długofalowy, sprowadzał się właśnie do tego, że Stalin nie chciał tylko zająć tych terenów, które zyskał w pakcie Ribbentrop-Mołotow, ale chciał w otwierającej się przecież dopiero wojnie rozegrać kartę polską w ten sposób, żeby Polska, reszta Polski przesunięta na zachód, stała się sowieckim przedpolem, sowiecką marchią zachodnią. Tak jak o tym mówiłem Państwu we wcześniejszych wykładach, to jest interes geopolityczny Imperium Rosyjskiego. Polska ma być przekształcona w marchię zachodnią, taki przyczółek strategiczny dla tej imperialnej ekspansji w Europie Centralnej. I tak samo widział to Stalin, ale jak ujmie to twórca nowego programu Polski sowieckiej, Alfred Lampe, zapomniany twórca Związku Patriotów Polskich, nazwę zresztą wymyślił Józef Stalin osobiście, Lampe, przedstawiając zasadę tego przyczółka sowieckiego w Polsce, w memoriale dla Stalina, napisał taką łamaną polszczyzną, łamaną ruszczyzną. Napisał tak, że stara Polska nie może przeorientować się, w sensie przeorientować się geopolitycznie na prosowieckie stanowisko, bez łomki społecznych struktur w serios i na długo. Koniec cytatu. To znaczy, trzeba zmienić społeczny charakter Polski, trzeba uciąć tę głowę. Lampe nie wiedział oczywiście o Katyniu, no, Stalin nie dzielił się takimi informacjami ze swoimi komunistycznymi wykonawcami jego planów w Polsce. Ale trzeba uciąć tę głowę społeczeństwa polskiego, złamać struktury społeczne w Polsce, żeby Polska mogła stać się naprawdę geopolitycznie prorosyjska, bo stara Polska nie może być geopolitycznie prorosyjska, bo Polacy mają pamięć historyczną, która powoduje głęboką nieufność do imperializmu, którego centrum jest w Moskwie, niezależnie od tego, czy jest to imperializm czerwony, biały, czy jakiegokolwiek innego koloru. I Alfred Lampe, formułując tę zasadę, w istocie wyraził zasadę stalinowskiej polityki wobec Polski. To była zasada obcięcia głowy Polsce, zabrania jej świadomości historycznej, zainstalowania tutaj nowego, można tak powiedzieć, tworu, który będzie nosił starą nazwę Polski, będzie przyozdobiony nazwą Związku Patriotów Polski, będzie przywoływał imię Tadeusza Kościuszki, jak w radiostacji moskiewskiej, jak w nazwie pierwszej dywizji. Będzie odwoływał się do wszelkich symboli, ale istota pozostanie, a raczej zostanie, przepraszam, stworzona zupełnie nowa, zgodnie z tą definicją, którą ukuł Alfred Lampe. Łomka społecznych struktur, w serios i na długo. Do tego Katyń był potrzebny. Dziękuję Państwu bardzo.